Ja mówię, że ja kiedy dowiedziałem się o tej pikiecie, powiedziałem, że też wezmę w niej udział. Bo ja bym też chętnie poprotestował przeciwko likwidacji oddziałów. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że tylko w tym roku w województwie śląskim zlikwidowano już około 15 oddziałów. W pozostałych ościennych województwach również takie ilości. A gdyby popatrzeć na to, co się działo za ostatnie kilka lat, to były takie miesiące, że w Polsce likwidowano 20 oddziałów miesięcznie. I pytam, jak to jest, że zwolnili się ze szpitala śląskiego dobrzy pediatrzy w liczbie prawie 10 osób. I to jest dla mnie zastanawiające, natomiast powtarzam, ten oddział w Cieszynie funkcjonował do grudnia 2022 roku. Obserwując 8-miesięczny okres funkcjonowania pana dyrektora w zakresie pozyskiwania nowej kadry, jednoznacznie wskazuje, że jego działania są bezskuteczne, że wszędzie w mediach jest informacja o tym, że w Cieszynie jest szpital, oddział pediatryczny likwidowany. Natomiast nigdzie nie apeluje się, nie ma tego również w biuletynie informacji publicznej Szpitala Śląskiego, którego obowiązkiem jest właśnie prowadzenie przez pana dyrektora Błogawko ogłoszenia z terminem naboru na ordynatora tego oddziału pediatrycznego oraz naboru na stanowisko pediatry. No to problem na Śląsku jest dramatyczny, bo tak jak powiedział pan prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej, mamy 240 niespełna pediatrów. W Beskidzkiej Izbie to są 4 powiaty, z tego 60% jest w wieku emerytalnym. To są ludzie na przykład 80-letni, liczą się jako lekarz. Potem jest dziura pokoleniowa, bo przez 15 lat limitowano skutecznie miejsca specjalizacyjne w pediatrii na Śląsku. I mamy młodych lekarzy, a podejście młodych lekarzy jest takie, oni już nie pójdą karować tak jak ich rodzice, dyżurować, pracować po 24 godziny. To już nie jest to pokolenie lekarskie. Ja występuję tutaj jako osoba prywatna, Lucja Michałek-Chudecka, tak zgłosiłam ten protest. Przyjechały ze mną matki, które chcą wyrazić sprzeciw wobec likwidacji oddziału pediatrycznego w Szpitalu Śląskim i jednocześnie żądanie, aby ten oddział został ponownie otwarty. Z Istebnej albo do Żywca, albo do Bielska-Białej, przy czym już są rodzice odsyłani od drzwi jednego szpitala do drugiego i tam nam mówią, przecież wy mieliście w Cieszynie, dlaczego tam oddział nie funkcjonuje? I wcale się nie dziwię tym lekarzom, ponieważ nikt nie chce pracować na przepełnionych oddziałach. Wiemy, że przed nami jest sezon, więc będzie wiele zachorowań. Gdzie te nasze dzieci znajdą pomoc? Nie tylko z gminy Istebna, gdzie mamy 3000 dzieci do 18 roku życia, ale z całego powiatu cieszyńskiego, gdzie dzieci mamy 33 tysiące. Decyzje, które są podejmowane przez zarówno dyrekcję Szpitala Śląskiego, jak i Starostwo Powiatowe w Cieszynie zostały przyjęte akceptem milczącym przez mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Tak było już raz w maju 2019 roku, kiedy po prostu ten szpital, chodzi tutaj o oddział chirurgii dziecięcej, został zlikwidowany i wszyscy po prostu to zaakceptowali. Ja się z tym nie zgadzam. W powiecie cieszyńskim jest 33 tysiące dzieci. Jest oddział w Żywcu, tam sobie radzą, mimo różnych też sytuacji pozyskują pediatrów. Jest oddział w Bielsku-Białej, jest szpital pediatryczny, a my w Cieszynie, w powiecie cieszyńskim nie mamy zapewnionej opieki dla najmłodszych. Wiele lat życia przywykłem do dyskusji na najrozmaitszym poziomie, ale nie do przekrzykiwania się z syreną megafonu. To, że patrzą bardzo wybiórczo na sytuację cieszyńskiego szpitala, nie patrząc na to, co się dzieje w kraju. Szanowni Państwo, tylko w tym roku wojewoda śląski wydał kilkanaście decyzji dotyczących zamykania oddziału, a w skali całej Polski to jest kilkaset. W poprzednich latach były takie miesiące, w których zamykano 20 oddziałów. Kilka faktów, kilka cyfr. W skali kraju brakuje kilkudziesięciu tysięcy lekarzy. Jeżeli popatrzeć na wskaźnik ilości lekarzy na 1000 mieszkańców, to w Polsce wynosi on około 2,5, średnia unijna jest około 4, są kraje, które mają 5 czy nawet ponad 5. Z tego, co się orientuję, za nami jest tylko europejska część Turcji.
Tak więc przy takim braku kadry to nie jest taka sytuacja, że starosta Cieszyna może w Cieszyńskim może w jakiś sposób przywrócić działanie oddziału czy nie, bo tych lekarzy skądś trzeba pozyskać. Gdyby się udało Cieszyński oddział przywrócić do działania, to prawdopodobnie w tym samym momencie zamknie się jakiś inny oddział. Także bez gruntownej zmiany systemu, bez zwiększenia ilości lekarzy, ilości pielęgniarek, to my przez długie lata jeszcze będziemy dochodzili do tej normy, która pozwoli nam na prawidłową opiekę. I to nie jest jakiś tutaj zarzut do konkretnych samorządowców, konkretnych władz. Po prostu przez ileś lat ten system był coraz bardziej niewydolny i coraz gorsze kształcenie, które dopiero w ostatnich latach zaczyna się poprawiać. Także ja myślę, że na naprawę tego wszystkiego to my musimy poczekać jeszcze około 10 lat, patrząc na cykl kształcenia lekarzy czy pielęgniarek. Pani wójt ma prawo mówić, co tylko chce. Ale prawda jest taka, że pani wójt była radną powiatową i wie, jak wygląda sytuacja szpitala, więc mogła się tego nauczyć za czas kadencji. Natomiast z informacji, które do mnie docierają, pani wójt zamierza startować do Sejmu. Wie pan, znam dużo rozsądnych, mądrych ludzi z PiS-u i ich sympatyków, ale uważam, że jeżeli wystawią panią wójt na liście, to będzie przysłowiowy strzał w kolano, dlatego że mieszkańcy naszego terenu będą patrzyli na tą listę nie przez pryzmat ludzi, którzy robią dobrą robotę, tylko przez pryzmat pani wójt, która jest postrzegana, powiedziałbym, dość kontrowersyjnie.